tym filmie dowiesz się, o co chodzi w całych tych smoczych kulkach, skąd się wziął Songo i po co przyleciał na Ziemię. Poznasz Vegetę, który po raz pierwszy pojawił się w serialu. Będziesz świadkiem epickiej, niemożliwej do wygrania walki i ogromnego poświęcenia naszych bohaterów. Poznasz historię Saiyan, ich planety i dowiesz się, dlaczego przylecieli na Ziemię. Poznasz czterolatka z gigantycznym potencjałem, a także wiele, wiele więcej. Nie mamy czasu? Zaczynamy. Minęło 5 lat, od kiedy Songo pokonał swojego dotychczas najgroźniejszego wroga Piccolo, czy jak wolicie, szata na serduszko, który pragnął zawładnąć nad światem. Nie na długo, bowiem w kierunku Ziemi już zapierdziela tajemniczy kosmiczny statek prosto z Kryptonu. Tak naprawdę jeszcze nie wiemy skąd. Songo żyje sobie beztrosko w lesie razem z żoną Chi-Chi i czteroletnim synem, który akurat zaginął, więc najgorszy ojciec w anime rusza na jego poszukiwania. Z rozbitej kapsuły wyskakuje tajemniczy jegomość. Terroryzuje farmera. Szybko się z tobą rozprawię. I zadaje dziwne pytania. Mieszkańcy tej planety wciąż żyją? Na co mój brat czeka? Po czym wyczuwa ogromną ilość midichlorianów za pomocą fikuśnego gadżetu i odlatuje. Młody szaleje po lesie, ganiając motyle i tygrysy. Czy cokolwiek to jest? Zabrał moją czapeczkę. Dziki zwierz kradnie czapeczkę, co doprowadza do szalonego pościgu, który niemal kończy się śmiercią. Oddaj mi czapeczkę. Chwilę później ojciec odzyskuje niezwykłą czapeczkę. Chcę wiedzieć, gdzie ją znalazłeś. I ratuje młodego przed kolejną potencjalną śmiercią. Wytłumacz mi, skąd się tu wziąłeś? Nie wiem. Źródłem niezwykłej mocy okazuje się zielony koleś w turbanie, czyli Piccolo, wcześniej wspomniany najgroźniejszy wróg Songo. Tajemniczy przybysz drwi sobie z szatana. Zniszczę cię. Nie przypuszczam, żebyś dał mi radę. I dochodzi między nimi do małego spięcia. Jak widzisz, nie podziałał na mnie ten numer. Teraz ja zaprezentuję ci moją specjalność. Zielony już miał wąchać kwiatki od spodu, gdy nagle tajemniczy przybysz lokalizuje kolejne źródło jeszcze większej energii i odlatuje w jego kierunku. Na rodzinne spotkanko po latach wpada niebieskowłosa Bulma i trafia prosto w łapska starego zboczka. Chwilę później dołącza też Songo. Jesteśmy na miejscu, tu mieszka genialny żółw. Razem z potomkiem Songo Hanem. Przedstawiam wam mojego syna. Ma na imię Son Gokan. Po kilku wymianach uprzejmości jest bardzo miły. Dziwnych pytaniach. Czy nie przybiera innej postaci, gdy ogląda pełnię księżyca? Dlaczego pytacie? Pytałem tylko tak sobie. I przechwałkach przykładnego ojca. Chętnie bym z nim poćwiczył, ale matka się nie zgadza. Coś się do nas zbliża. Do naszej wesołej gromadki dołącza międzyplanetarny podróżnik. Opowiada jakieś dziwne historie. Bardzo się zmieniłeś. Lecz ja cię poznaję, braciszku. Wysłaliśmy cię na tę planetę z rozkazem zniszczenia rodzaju ludzkiego. Czyżbyś zapomniał? I prezentuje swoje fizyczne możliwości, nokautując pyskującego łysego jednym uderzeniem. Nie zbliżaj się do niego. Nie do wiary. On także ma ogon. Przyszła pora, żebym wyjawił ci tajemnicę, którą mi powierzył przed śmiercią twój dziadek. I dowiadujemy się, że... w podróży zauważył, jak jakiś dziwny przedmiot spada z nieba. Jeżeli znacie historię Supermana, to mniej więcej to samo. Była to kosmiczna kapsuła. W jej wnętrzu znalazł kilkumiesięczne dziecko. Dziadek go znalazł i adoptował. Niestety młody był bardzo nieokrzesany. Nie słuchał się, gryzł pościel, chował pilota. Na szczęście pewnego razu totalnie przypadkiem spadł do wąwozu, raniąc się w głowę. Cudem uszedł z życia, ale jego zachowanie kompletnie się zmienił i stał się przykładnym, wesołym dzieciaczkiem. To byłem ja, prawda? Jak na to wpadłeś, Kajetanie? Zatem, co zapomniał nasz Songo? Z pomocą przychodzi nasz wspaniały przybysz i tłumaczy, że... nie należysz do rodzaju ludzkiego. Wbij sobie do głowy, że urodziłeś się na Vegecie. I że Songo należy do kosmicznych wojowników. Co takiego? Do kosmicznych wojowników? Jestem twoim bratem, nazywam się Radim. To niemożliwe. I tłumaczy nam, że Songo jako niemowlak został wysłany na Ziemię, żeby zniszczyć rodzaj ludzki. Planeta, z której się wywodzi, nazywa się Vegeta, a ludzi zamieszkujący nazywamy wegetarianami. To jest akurat nieprawda i tutaj muszę wejść i to wyjaśnić. Aludium zamieszkujący, czyli Saiyanie, zajmuje się lokalizowaniem planet nadających się do życia, eksterminacją mieszkańców i przygotowaniem tych planet do późniejszej sprzedaży. Następnie informuje on, że w momencie pełni księżyca mieszkańcy Vegety zamieniają się w dzikie małpy, a ich moc
rośnie 10-krotnie. Niestety Goku stracił swój ogon dawno temu. Nie mam go już od wielu lat i jest mi z tym bardzo dobrze. W odróżnieniu od jego syna Gohana, który takowy dalej posiada. Na deser otrzymujemy jeszcze historię ich rodzimej planety. Uderzył w Vegetę gigantyczny meteor. Nasza planeta została kompletnie zniszczona. Planetę szlak trafił i zginęli niemal wszyscy, a została ich łącznie czwórka, wliczając naszego głównego bohatera. Trójka kosmitów zlokalizowała kolejną ciekawą planetę do podboju, ale potencjalnie trudniejszą i z tej okazji wpadli na Ziemię po wsparcie, czyli po Goku. Przyłącz się do nas, nie pożałujesz. Nigdy w życiu! Żeby zmotywować braciszka do współpracy, nokautuje go jednym uderzeniem i dodatkowo grozi zabiciem jego syna. A na dowód swojej lojalności nasz główny bohater musi ubić tylko 100 mieszkańców planety. Daje ci jeden dzień na zastanowienie i podjęcie decyzji. Więc Radim, bo tak ma na imię nasz przybysz, zabiera 4-latka jako zakładnika do jutra i odlatuje. Son Gokan, nie! Tato! Obmyślanie planu z góry skazanego na porażkę. Jeżeli uda mi się chwycić go za ogon i mocno ścisnąć, straci całą moc. Przerywa pojawienie się arcy wroga Songo. Nie tak szybko. Czyli Sha Piccolo. I na czas walki z kosmicznym najeźdźcą proponujesz tam. Ja polecę z tobą. Ale jaki jest powód tej nieoczekiwanej kooperacji, zapytacie? Dlatego połączymy siły i będziemy walczyć razem. Nie widzę innego sposobu, by go pokonać. Chcę z pomocą Goku wykosić konkurencję i samemu zawładnąć nad światem. Do zlokalizowania Radima wykorzystują kolejny fikuśny gadżet, który pokazuje położenie smoczych kul, a jedna z nich znajduje się w czapce uprowadzonego Gohana. Żeby dać lekko ochłonąć młodemu, Radim zamyka go w kapsule. Chcę stąd wyjść i chcę do tatusia. Co irytuje dziecko do tego stopnia, że ten... Wróg o sile ciosu 700 jednostek gdzieś w pobliżu? Przybiera na mocy? Nonsens. Aparat musiał się pomylić. Jednak zielony okular lokalizuje... Znowu? Kolejne potencjalne źródła mocy. Znowu alarm? Tym razem z góry. Mój detektor nadaje się zdecydowanie do naprawy. I nadciąga odsiecz. A więc detektor działa należycie. Po krótkiej, jałowej dyskusji... Zachowałeś się nierozważnie. Nie tak się przecież umawialiśmy. Bohaterowie zrzucają swoje ograniczające ciuszki i wreszcie dochodzi do starcia. Nie widziałem jeszcze czegoś podobnego. Jednak różnica w mocy zawodników znacząco odstaje na korzyść najeźdźcy. Po kolejnych wymianach uprzejmości... Jeśli nawet wygracie tę walkę, zjawią się tutaj dwaj inni kosmiczni wojownicy. Oni są znacznie silniejsi ode mnie. Kontynuują walkę. Niestety nie mają najmniejszych szans. Gdzie on się podział? Efektem czego zielony traci swoją rękę. Ale zaczyna kiełkować ziarno przyjaźni. I przysięgam ci, że poślemy go do wszystkich diabłów. Obmyślają więc misterny plan, który wymaga dużego skupienia szatana. W tym celu Goku zabawia Radima, przeciągając walkę. A na deser pierwszy raz w tej serii wali... Najwyższa mocy. Odcinek 4, proszę to odnotować. Radim jednak luźno bierze to na klatę. Odpłacę ci pięknym za nadobne. Zaraz otrzymasz śmiertelny cios. Podobnie jak super skupiony atak szatana. Uszkodziłeś mój pancerz, szykuj się na śmierć. Zielony już miał żegnać się z życiem, kiedy nagle... Goku łapie go za ogon. Popełniłeś błąd. Niestety Radim bierze braciszka na litość. Nie weźmiesz chyba na siebie odpowiedzialności za śmierć brata. I tym samym tracą niepowtarzalną okazję pozbycia się najeźdźcy. Coś ty zrobił. Krzyki torturowanego Goku dochodzą do 4-latka, który to wpada w furię i z hukiem niszczy swoje więzienie. Jest niezwykle silny. Zostaw mojego tatę w spokoju. Rozbijając tym samym zbroję oponenta, Radim nokautuje młodego, następnie próbuje pozbawić go życia, przed czym z zaskoczenia ratuje go tata. Wieszając się na Radimie, unieruchamia go. Szatan jednym celnym uderzeniem... Uwaga, śmiertelny promień! Uśmierca obu panów. Co ty mi kurwa zrobił, bandyto?
Przestań się mazać. I po tym wszystkim genialna jaszczurka wyjawia im cały plan działania. Na tej planecie ukryty jest wspaniały skarb. Opowiada, że po zdobyciu 7 kryształowych kul, tytułowych Dragon Balli, pojawia się smok i spełnia jedno życzenie. I może to być na przykład przywrócenie komuś życia. Moi towarzysze w tej chwili śledzą wszystko, co tu się dzieje. W rewanżu Radim chwali się, że za rok na Ziemię przyleci dwójka jego jeszcze silniejszych kumpli, pomszczą go, przywrócą do życia, następnie wyrżną całą ludzkość, pozbawiając tym samym Ziemian elementu zaskoczenia. Brawo! Czy każdy w tym serialu jest taki wylewny? Niestety kumple Radima, dowiadując się o zajściu, wcale nie zamierzają go ratować. Chcesz wskrzesić Radima? Bzdura. Nie chcę więcej widzieć tego słabe usza w naszej drużynie. Planują sami skorzystać ze smoczych kul, żeby zyskać nieśmiertelność. Wskakują do swoich kosmicznych kulek i odlatują w kierunku Ziemi. Na pole bitwy przybywa reszta ekipy. Za chwilę umrę. Nie mów tak, to nieprawda. Nie umrzesz. Dobrze się czujesz? Are you okay? Wszystko w porządku? Goku kona i z jakiegoś powodu znika. Na pewno Wszechmogący zabrał go do siebie. A Szatan, wbrew sprzeciwom reszty grupy, widząc potencjał w Maulacie, zabiera go ze sobą, żeby przygotować czterolatka do nieuchronnej konfrontacji z supersilnymi kosmitami. Na koniec, jak przystało na gada, odradza sobie utraconą rękę. Bulma zabiera fikuśny gadżet i całą gromadką ruszają w poszukiwania smoczych kul. Songo trafia do zaświatu, a tam, w odróżnieniu od innych zmarłych, odzyskuje swoje ciało. I po uzyskaniu zgody rusza na spotkanie z wielkim Kaito. Żeby spotkać się z mentorem, musi udać się w pielgrzymkę po niezwykle długiej drodze węża. Zapytacie, jak długiej? Bardzo długiej. Nie widać końca. Wcześniej jednak przekazuje wiadomość do swoich kumpli, żeby ci nie wskrzeszali go wcześniej niż za rok. Piccolo z troską tłumaczy czteroletniemu dziecku: przestań się mazać, bo skręcę ci kark. Co się stało z jego ojcem i jaki jest plan? Twój ojciec nie żyje. Lubisz panią Brandę, prawda? Ona nie żyje. Zginęła potworną śmiercią. Oznajmia mu, że ma gigantyczny potencjał i będzie go trenował. Poznasz sztuki walki i zostaniesz wielkim wojownikiem. I stosuje przy tym oryginalne metody motywujące. Młody oczywiście daje radę. Będziesz największym wojownikiem wszechczasów. Ale Gohan ma inne plany. Chce być matematykiem. Aby zostać matematykiem, musisz najpierw nauczyć się bić. Dokładnie tak działa świat Dragon Balla. Zabawne, że kiedy skrócimy Gohan, zostanie nam Goha, czyli inna superpotężna postać z innego uniwersum. Chociaż w naszym kraju to drugie uniwersum jest chyba bardziej popularne. Więc na start wysyła czterolatka na półroczny samotny survival. Masz przetrwać pół roku i radzić sobie ze wszelkimi trudnościami. Gdzie mam spać? Przecież tu nic nie ma, nawet książki. Nie jesteś na wakacjach. I odlatuje. Mam wrażenie, że Szatan serduszko bardzo się zmienił. Wcześniej wytypowany do tego zadania Krillan wpada do Chi-Chi przekazać smutne wieści i średnio mu to wychodzi. A gdzie Songo? Nie ma go z tobą? Dobrze, wszystko jest w porządku. Jest git. Nic tego nie rozumiem. Młody w dziczy radzi sobie coraz lepiej. Czemu przygląda się Szatan? Banda Krillana odbiera wiadomość od Goku. Powiedział, żeby nie wskrzeszać Songa, trzeba poczekać rok. Oraz dostaje zaproszenie na wspólny trening od kociego mistrza wieży. Nagle w odwiedziny wpada wściekła Chi-Chi i dowiaduje się o śmierci męża i o uprowadzeniu. To znaczy o treningach czterolatka prowadzonych przez Szatana o wielkim sercu. Goku biegnie po wężowej drodze. A wesołe przygody młodego przerywa nastająca pełnia i jak każdy Saiyanin z ogonem przemienia się w wielkiego, wściekłego, potężnego goryla. Następnie wali promieniami na lewo i prawo. W celu ratowania tej beznadziejnej sytuacji Szatan pozbywa się księżyca, żeby w przyszłości zapobiec podobnym wydarzeniom, a młody wraca do swojej normalnej formy. Na koniec odcina mu ogon i daje kultowy ciuszek i mieczyk. Następnie zostawia młodego i odlatuje trenować. Mamy więc dwuodcinkowe przygody małego survivalowca. W pierwszym eksploruje okolicznego dungeona i znajduje robota. Powinieneś stąd wyjść, to niebezpieczne miejsce. A w drugim bawi się z dinozaurami. Następnie Krillan wpada w odwiedziny do Yamszy, który akurat robi rozróbę na meczu. Musimy pogadać, odejdźmy na bok. Razem ruszają szukać kolejnych towarzyszy. Piccolo z dumą obserwuje, jak radzi sobie jego mały podopieczny. A ten męczy niewinnego dinozaura. A dwóch kosmicznych terrorystów robi sobie przerwę w podróży i terroryzuje planetę pełną... robaków?
dając próbkę swojej ogromnej siły i skuteczności. Na koniec odstawiają Gwiazdę Śmierci i niszczą całą planetę. Tenshin i jego mały kolega próbują trenować. Niestety szalona blondynka im w tym przeszkadza. Obiad, do stołu. Więc odchodzą. Odchodzimy. A szatan serduszko powoli pozbywa się starożytnych zabytków i doprowadza do trzęsienia ziemi. Niemal uśmiercając przy tym połowę bohaterów anime. Wpada Bulma z ekipą i zgarnia dwóch kolejnych zawodników. Natomiast Goku robi sobie przerwę od biegu i bawi się z dwoma ogrami. Zaczynamy! Następnie randkuje z wężową księżniczką, która łaknie towarzystwa. Nie pytajcie. Ubiorę się. Piątka śmiałków dociera do boskiego pałacu i rozpoczynają trening. Piccolo potężnie trenuje, a mały Gohan powoli zmienia się w człowieka z buszu i radzi sobie coraz lepiej, buduje tratwę i odpływa. Natyka się na szatana, ten oznajmia mu, że minęło już pół roku i rozpoczynają treningi na poważnie. Podobnie jak cała reszta naszej ekipy. Więcej z wami nie piję. Son Goku wreszcie dociera na koniec wężowej trasy i wbija się na planetę mistrza Kaito, żeby spotkać się z... Gruntem. Ponieważ na malutkiej planecie północnego króla światów, podobnie zresztą jak na planecie Vegeta, z której przybyli kosmici, panuje ogromne przyciąganie, a dokładnie 10 razy większe niż na Ziemi, co czyni oba te miejsca idealnymi na trening. Ty jesteś wielkim Kaito? I żeby zapracować na przychylność mistrza, musisz sobie zasłużyć na to, by zostać moim uczniem. Goku musi go rozśmieszyć. Taki z tego naszego mistrza jest żartowniś. Dinozaury zżarły aury. W czasie suszy szosa sucha. Mistrz oznajmia, że Son Goku na treningi ma już tylko pół roku, a jego przyszli oponenci są silniejsi nawet od niego samego i zaczyna od biegania za małpą, żeby oswoić się z ciążącą grawitacją. W tym czasie 4-letni Son Gohan dostaje łomot od swojego szatańskiego senseja. Zabawa w Songa i małpę trwa jedynie 3 tygodnie, czym imponuje swojemu nowemu mistrzowi. Wiedziałem, że ten młodzieniec jest nadzwyczajny. Następnie dostaje młot Tora i musi nim trafić w super szybkiego pasikonika. Co ci jest? Nie możesz go podnieść? Który to z kolei, to znaczy ten pasikonik, jest krzykiem mistrza. Dragon Ball, nie pytajcie, po prostu tak to działa. Wszyscy ostro trenują. Podczas przerwy obiadowej dowiadujemy się nieco więcej o historii kosmicznych wojowników. Saiyanie, bo tak się nazywają, zamieszkiwali niegdyś razem z innym, bardziej rozwiniętym technologicznie ludem planetę Tsuful. Początkowo w przyjaznych relacjach, z czasem jednak ci drudzy dzięki technologii zniewolili Saiyan. Kosmicznym wojownikom taki układ oczywiście nie odpowiadał. I doszło między nimi do wojny. Dzięki pełni księżyca i przemianie w wielkie małpy zwane Ozaru przybyli na Tsuful i przejęli całą planetę. Po zwycięstwie zmienili jej nazwę na Vegeta, na cześć króla Vegety III i ruszyli na podbój kolejnych planet. Z czasem ograniczenia technologiczne uniemożliwiły im dalszą ekspansję, ale z pomocą przyszli ludzie z sąsiedniej planety. Dostarczyli im technologię i kasę, a w zamian Saiyanie zaczęli podbijać dla nich kolejne planety. Rozwinęli się jeszcze bardziej, zaczęli programować niemowlęta i wysyłali je na słabsze planety, żeby po osiągnięciu fizycznej dojrzałości eksterminowali ludność i przygotowywali te planety na sprzedaż. I właśnie z tego powodu Son Goku jako niemowlak przyleciał na Ziemię. Natomiast na te trudniejsze do podboju planety wysyłali dorosłych osobników. Szalona ekspansja i niekontrolowane rośnięcie w siłę Saiyan nie spodobało się tutejszemu imperatorowi. O tym imperatorku będzie jeszcze później. I ten, sprowadzając meteoryty, zniszczył planetę Vegeta. Z życiem uszło teoretycznie jedynie 4 Saiyan. Radim, który już gryzie piach, Son Goku i dwójka, która właśnie leci na Ziemię. Grupka zapaleńców kończy pałacową część treningu i przenosi się z powrotem na Ziemię. Zejdźcie na Ziemię i trenujcie samodzielnie. Natomiast Goku po kolejnych 2 tygodniach kończy następną część treningu. Wpadłeś, mały. Wygrałem. Kolejnym zadaniem będzie koncentracja i rozwalenie lecącej cegły. Uwaga, bądź gotów.
czyli opanowanie Kaioken, polegające na zgromadzeniu w sobie całej energii ki i zwielokrotnienie tym samym swojej mocy bojowej. Zamieszkuje malutką planetę, lecz skumulowana tu energia jest potężna. To znaczy, że energia o wiele większej Ziemi przerasta naszą wyobraźnię. Jednak mistrz zaleca stosowanie tej techniki tylko w ostateczności, ponieważ może wywołać poważne skutki uboczne. Co dobrze działa, to trzeba zabronić, wiadomo, nie? I tym samym trening dobiega końca, ponieważ kolejnego dnia nastąpi długo oczekiwana wizyta Saiyan, lecz z powodu niezrozumiałego zamieszania, a przynajmniej dla mnie, okazuje się, że chłopaki wpadną jednak wcześniej. Na szczęście mistrz Kaito ma na plecach budkę telefoniczną, więc Songo może przekazać te wieści genialnemu żółwiowi. Tachu? To ty, Songo? Gdzie jesteś? Odpowiedz. I przy okazji poprosić o wskrzeszonko, co też nasz starszy kolega za pośrednictwem wcześniej zebranych kul czyni. Młodzień. Spełnię twoje trzy życzenia. Prosimy cię, żebyś wskrzesił Songa. I Songo wraca do życia. Niestety na ziemię będzie musiał wracać z buta, przez co spóźni się na przywitanie przybyszów. Kolejny dzień. W ziemską przestrzeń wchodzą dwie kapsuły. Pozwolę sobie wtrącić się na chwilę. Cześć wszystkim, tutaj Adacho i nie mogłem sobie odpuścić przegapienia przylotu na ziemię Wegety, czyli najwspanialszej postaci w historii serii. Jest jeszcze Nappa, ale on i tak niedługo umrze. Okazuje się, że Wegeta jednak nie jest rudy, bo takim mogliśmy go zobaczyć za pierwszym razem, a wytłumaczenia tego zawirowania są dwa. Pierwsze, Toei Animation popełniło błąd przy kolorowaniu postaci, bo początkowo źle zinterpretowali wizję autora mangi, czyli Akiry Toriyamy. Druga wersja zakłada, że rudy kolor to była tylko szamponetka, a Wegeta musiał się przefarbować, bo przegrał zakład. Każdy może wybrać, w co chce wierzyć. Grupa świadków przylotu Saiyan nie ma wiele szczęścia, bo Nappa w ramach powitania decyduje się na wymazanie miasta z mapy świata. Po jakimś czasie Saiyanie przybywają na miejsce, gdzie czeka już na nich trójka wojowników. Piccolo, Krillan i Gohan. Vegeta rozpoznaje w Piccolo Namekianina, a ten dowiaduje się, a może raczej przypomina sobie, że pochodzi właśnie z planety Namek. Ty stworzyłeś kryształowe kule. To twoje dzieło. Nadgorliwy Nappa wyrywa się do walki, ale po odczytaniu niskich poziomów mocy Ziemian, Saiyanie decydują się na skorzystanie z rozwiązania nieco bardziej ekstrawaganckiego. Zasiania ziaren, z których po chwili rodzą się sztuczni wojownicy słudzy, tak zwani Saibameni. Patrzcie, z ziaren wyrosły potwory. Nasi bohaterowie mają teraz 6 dodatkowych orzechów do zgryzienia, podczas gdy wsparcie jest dopiero w drodze. Dziękuję bardzo, Adacho. Pamiętajcie, ja nie występuję tutaj w roli eksperta. Jeżeli natomiast szukacie kogoś znacznie bardziej kompetentnego w temacie Dragon Balla niż ja, to koniecznie zajrzyjcie na kanał mojego szacownego gościa. Na szczęście nadciąga wsparcie, ekipa szykuje się do walki, a ten typ słusznej postury robi sobie karierę influencera. Żeby zyskać na czasie, pojedynki odbywają się jeden na jeden, a rodzinka i przyjaciele oglądają te wydarzenia w telewizji. Po pierwszej walce 1-0 dla Ziemi. W drugiej Yamcha wyrywa się przed Krillana, który już raz został zrespiony przez smoka i w razie śmierci zginąłby na zawsze. Po zaciętej walce i pozornym zwycięstwie ginie z powodu nieuwagi. Tylko nie to. Przed niczym się nie cofną. Dzieją się dramaty. Trzymaj się, Bulmo. Rozgoryczony Krillan wpada w furię i jednym uderzeniem gromi pozostałych pionków. Czeka mnie niezła zabawa. W kolejnej rundzie rusza naładowany Nappa i gromi jednego po drugim. Chwila nieuwagi i Chaos, Koaz, Kouhos przylepia się do najeźdźcy i... Nie rób głupstw, błagam cię. Dokonuje autodestrukcji. Co niestety nie robi specjalnego wrażenia na łysym. Wściekły Tenshin podejmuje drugą próbę. Dołączają koledzy. Twoja kolej, Son Gokan, atakuj. Niestety młody obsrywa zbroję i kolejny atak kończy się niepowodzeniem. Żyjesz? Zejdź mi z oczu. Halo ludzie, on ma 5 lat, dajcie mu się pobawić w piaskownicy. Trójoki dokonuje ponownego rozpaczliwego ataku. Chaos. Jednak udaje mu się jedynie zdjąć kawałek zbroi przeciwnika, po czym sam odchodzi z tego świata. Nagle Vegeta zatrzymuje walkę. Zatrzymaj się, słyszysz? Żeby poczekać na Songo, bo dlaczego nie? Poczekamy więc na niego. Chętnie go poznam. Podczas przerwy Szatan ciśnie Gohana i ten strzela focha. A Nappa leci się przewietrzyć i przy okazji pozbywa się wścibskich reporterów, odcinając tym samym rodzince ogląd na pole walki. Następnie bawi się wesoło z wojskiem. Zaraz wam pokażę. I terroryzuje kolejne miasto. Magiczna chmurko.
Przerwa dobiega końca, a nasze ziomki próbują ponownie powtórzyć plan, który już wcześniej raz się powiódł. Niestety nieskutecznie. Złapanie za ogon tym razem nic nie dało. Brak tym stworzeniom zdrowego rozsądku. Szatan na chwilę odpada, a Nappa za swój nowy cel obiera obsranego Gohana. Nagle powietrze gęstnieje. Nadciąga ogromna moc. Też ją czuję. Jest coraz bliżej. Nawet Vegeta zaczyna odczuwać obawy. Ale spokojnie, to Dragon Ball. Jest mnóstwo czasu na papierocha, pogaduchy i strojenie kupić mi. A nawet na atak wściekłego i zmotywowanego Gohana. Przeproś pana i błagaj o lito. Pierdalaj. W zemście wściekły Nappa z całą mocą próbuje wjechać w młodego. Gdzie ja jestem? Z pomocą przychodzi szatan i ratuje swojego małego podopiecznego kosztem swojego życia. I tym samym odkupuje swoje winy. Od teraz będzie tym dobrym. Na koniec zielonego żywota mamy jeszcze chwytające za serce wyznania. Jesteś jedyną istotą na świecie, która przywiązała się do mnie i traktowała mnie jak przyjaciela. Jeden Piccolo zabiera za sobą drugiego. Żegnaj, mój wierny sługo. Długa historia, poruszymy ją kiedy indziej. Razem ze śmiercią dwóch zielonych kolegów z ziemi znikają również smocze kule, a Rambo Chi-Chi zamierza ruszyć ze wsparciem. Rozpacz Gohana jest tak duża, że ostatkiem sił próbuje jeszcze raz zaatakować przeciwnika. 700 jednostek, 1200, 2400. Kolejny raz nieskutecznie. W zemście Nappa próbuje uśmiercić młodego. Na szczęście i w ostatniej chwili pojawia się długo wyczekiwany Songo. Po dokonaniu rekonesansu na polu bitwy i zlokalizowaniu wszystkich zmarłych przyjaciół przechodzą do kilku minut ostrej wymiany spojrzeń. Dość. Następnie rozdaje potionki. No i dobre. I ucinają sobie chwilową rozmowę. Trzymajcie się na uboczu, nie mieszajcie się do walki. Na szczęście kulturalni i dobrze wychowani najeźdźcy grzecznie czekają na zakończenie tej konwersacji. Dzięki uprzejmości starej wiedźmy nasza bezużyteczna gromadka ponownie dostaje ogląd na pole bitwy, ponieważ stara streamuje całe to wydarzenie w kryształowej kuli. Następnie Songo daje pokaz swojej nowej mocy, poniżając przeciwnika. Mszcząc się za każdego ze swoich przyjaciół, teraz zapłacisz mi za szatana serduszko. Poniża Nappę jeszcze bardziej. Nie widząc szans na wygraną, złodupiec ucieka się do podstępu, przez co Songo zmuszony jest użyć techniki, którą miał używać tylko w ostateczności, czyli Kaioken. Oczywiście ratuje sytuację i posyła Nappę na deski, czy imponuje nawet Vegecie. Nie pojmuję, jak można być tak silnym i szybkim. Jednakże tej techniki nie może używać dwa razy bez odpoczynku, bo może nawet stracić życie. Dodatkowo tę technikę można stopniować. Siła bojowa się zwielokrotnia, podobnie jak potencjalne skutki uboczne. Poniżonego i zmasakrowanego Nappę dobija Vegeta jednym celnym uderzeniem. A Goku odsyła swoich jeszcze żywych ziomków do domu, żeby ci mu się pod nogami nie pałętali. Powodzenia, tatusiu. I wspólnie odlatują w inne miejsce, żeby nie narobić większych szkód. Transformacja! Początkowo Vegeta ma lekką przewagę, następnie Songo ponownie używa Kaioken, żeby dorównać rywalowi. Ale i ten mu nie ustępuje i sam używa jeszcze mocniejszego doładowania, co wywołuje nawet trzęsienie ziemi. Moc Vegety jest tak duża, że Songo musi ponownie użyć ryzykownej techniki. Ryzykuje życie, ale nie mam innego wyjścia. Ale tym razem jej zwielokrotnionej i jeszcze bardziej ryzykownej wersji. Drąc się przy tym, puchnąc i parując jak wrzący czajnik. I wreszcie po 30 kilku odcinkach mamy kawałek ciekawej walki. W której Songo zdecydowanie góruje. Skąd on czerpie taką siłę, nie pojmuje. Ale i zaczyna odczuwać poważne efekty uboczne, co wykorzystuje wściekły Vegeta, rozpoczynając atak jeszcze bardziej pełną mocą. Na co odpowiada oczywiście Songo i żeby zwyciężyć, jeszcze bardziej zwiększa moc swojej wcześniej używanej techniki.
W tej chwili dorównuje mi siłą. Vegeta odlatuje, ale nie na długo. Nie zniosę takiego afrontu. Wściekły i upokorzony postanawia przyjąć swoją małpią formę. Niestety nie znajduje wymaganego do tego działania księżyca. W zamian opowiada Songo jakieś pierdoły o promieniach Xi, które w normalnych warunkach wywołuje księżyc, a pozwalają przemienić się one w małpę. Oraz, że dzięki zajebistej technologii nie potrzebuje do tego celu nawet księżyca. Wygląda jak księżyc w pełni. Dzięki sztucznemu księżycowi Vegeta przemienia się w wielkiego goryla i zaczyna szaleć. Gohan wyczuwa ogromne zagrożenie i postanawia wrócić na miejsce walki. Godzilla atakuje, ale Goku początkowo skutecznie tych ataków unika. Ale już chwilę później ma problemy i ponownie używa Kaioken. Oślepia małpiego Vegetę, zyskując chwilę spokoju i zaczyna przywoływać energię z całej planety. Wzywam energię zgromadzoną we wszystkich cząsteczkach planety. Niestety w ostatniej chwili małpa ogarnia sytuację i kontruje atak Goku, a nasz bohater cały poturbowany pada na ziemię. Nadciąga mikrowsparcie. Nie zamierzam się bić, muszę mu wyrwać ogon. A gruby się zawija. Jadę stąd, niech robią co chcą. Gohan odciąga uwagę goryla, a Krillan próbuje odciąć mu ogon. Oczywiście się to nie udaje, bo chłopaki mają braki w podstawach. Od dawna czułem twoją obecność. I nagle, ku zaskoczeniu wszystkich, wpada nieoczekiwany bohater i jednym ruchem katany pozbawia Vegetę ogona. Po wykonaniu zadania zawija się, a Vegeta osłabiony wraca do swojej normalnej postaci i zaczyna oklepywać dwóch mikrusów. Następnie Songo motywuje syna i wysyła go jako mięso armatnie, żeby odciągnąć uwagę Vegety i podładować w tym czasie Krillana swoją energią, z której w obecnym stanie nie może już korzystać. Dzięki temu łysy tworzy sobie kulę światła albo energii. Kiedy młody odciąga uwagę Vegety, Krillan czai się do ataku. Przyszłość Ziemi i jej mieszkańców zależy od powodzenia tego ataku. W moich rękach życie i przyszłość milionów mieszkańców Ziemi? Kiedy walka jest już przesądzona, Gohan gryzie glebę. Jest, czuję jego obecność. Stój, to ja, nie rób głupstw. On jest tam, atakuj. Nie wrzeszcz, energio. Rozproszony przez grubego Krillan, nie trafia kulą energii w Vegetę. Na szczęście młody ostatkiem sił i z błogosławieństwem najlepszego ojca. Odepchnij ją z całych sił. Potrafisz to zrobić. Odbija kulę prosto w Vegetę. Wygraliśmy, pokonaliśmy przeciwnika. Brawo! I brawo! Spodziewałem się, że przekokrzony Goku przyjdzie i sam rozwiąże problem, a tu proszę, każdy okazał się przydatny. No może z wyjątkiem tych tutaj. Myśląc, że już po wszystkim, zbierają całą ekipę i ruszają przywitać zwycięzców. Zabierają ze sobą nawet kota z laską. Ciało Vegety spada na ziemię i niespodzianka. Nie tak szybko. Typ jednak przeżył atak i wyżywa się za to na Krillanie. Następnie wali Firebola. Wszyscy legną. Atak jednak mocno osłabia Vegetę i ten orientuje się, że Gohanowi odrósł ogon. Nie, tylko nie to. Natomiast Vegeta to debil, bo zamiast na szybkości odciąć ogon, to na chillu czeka sobie na zakończenie odcinka. Aż z zaskoczenia ponownie wpada gruby Zorro i wycina swój znak na plecach Vegety. Udało się, wygrałem. Dzięki czemu młody przemienia się w małpę. Kosmiczny przybysz okazuje się charakterny i pomimo wykończenia podejmuje walkę z olbrzymią małpą. A nawet udaje mu się odciąć ogon. Lecz niewiele to daje, Gohan jeszcze jako małpa przygniata Vegetę, kończąc jego pasek HP. Patrz, wygrał. A ten ledwo żywy wzywa swoją kapsułę, żeby zwiać z pola walki. Krillan nie chce pozwolić mu uciec i zamierza dobić leżącego. Stój! Ale Songo każe gościa oszczędzić, bo ma przeczucie, że warto. Gdy zobaczyłem, jak unosisz miecz, poczułem, że trzeba mu pozwolić żyć. Krillan, puść go! I dzięki dużemu potencjalnemu zagrożeniu, nasz główny bohater może dalej się rozwijać i przechodzić samego siebie. Chciałbym się z nim jeszcze raz zmierzyć. Typ wymordował połowę jego kolegów, drugą połowę posłał do szpitala. Stanowi ogromne zagrożenie dla całej planety. Ale Songo puszcza go wolno, żeby móc se kurwa potrenować. To się nazywa wybitny egoizm i pachnie mi to jak próba wykręcenia się przed wychowaniem dziecka i żoną. Chłop pójdzie, wyładuje się, to będzie lepszym ojcem, lepszym mężem, whatever.
Na koniec Vegeta grozi jeszcze wszystkim: wysadzę w powietrze całą planetę, nikt nie przeżyje. I odlatuje. I tym wspaniałym akcentem docieramy do końca sajańskiej sagi i tego materiału. Do następnego.